czasie, kiedy jeszcze byłem takim dorastającym, młodym człowiekiem, podczas liturgii mszy świętej gdzieś jako lektor i to czytałem i słyszałem od innych, jak czytali, że Bóg jest miłością, to jest list świętego Jana. I to tak we mnie, tak mocno, tak dotknęło mojego serca, że Bóg jest miłością, bo ja byłem człowiekiem, który rozmyśla nad Bogiem, nad sobą, ale że Bóg przedstawiony jako miłość, to było takim czymś wyjątkowym dla mnie. A później kolejny taki tekst, kiedy jeżeli nie miłujemy, to nie znamy Boga. Więc takie wezwanie, Bóg jest miłością, wezwanie do miłości, bo tylko w ten sposób tego Boga możemy poznać. We mnie był taki zachwyt tymi tekstami, ale zarazem takie pytanie się budziło, bo na temat stworzenia, to ja podziwiałem stworzenie i tak radowałem się tym odkrywaniem Boga w stworzeniu. Natomiast poznać Boga, który kocha, i jak ten Bóg mnie kocha, co on jak mnie dotyka, więc to mi tak zajęło trochę czasu. Później, kiedy w szkole średniej jeździłem na oazy i już takie zaangażowanie w dzielenie Słowem Bożym, i wtedy właśnie takie odkrywanie tych kolejnych tekstów, kiedy Bóg mnie wzywa, żebym kochał innych, ale poznanie to, że Bóg mnie pierwszy pokochał, umiłował, i to kolejny ten werset Pisma Świętego, że to jest Bóg, który nas uczy kochać, że On nas pierwszy umiłował i jak On mnie pokochał, posłuchając Jezusa. W mojej pracy misyjnej właśnie tak ja tak poczułem tą radość z tego, aby prowadzić ludzi do Jezusa, aby poznawali tę Bożą miłość. I to w ten sposób doświadczali to, że Bóg ich kocha, Bóg jest miłością i ten Bóg chce ich uzdrawiać, umacniać, a zarazem moja misja jest to, aby ich zapoznawać z Jezusem, bo tylko w ten sposób Jezus ich do tego Ojca doprowadzi, do tej miłości. W ostatnich latach pracuję nad kształceniem katechetów, więc tych, którzy są moimi współpracownikami, którzy są tymi ewangelizatorami na miejscu, i oni też muszą głosić to słowo, więc to nie jest tylko przygodą do liturgii, natomiast aby spotkali Jezusa, ten, który i do tej miłości, i tą miłość ją objawi i uzdrowi ich serca i nauczy ich kochać i żyć z tym Bogiem, który jest miłością. Ja jestem wdzięczny Bogu, który mnie pokochał i który przez Jego Słowo w Piśmie Świętym, przez to, którzy inni mnie z tym Słowem się podzielili i dali mi poznać Boga, który jest miłością, i Bogu za to dziękuję i tym, którzy to Słowo dla mnie przynieśli. Dziękuję.